Pani marszałek, szanowni państwo, wszyscy pamiętamy te słowa. Praca, pokora, umiar, deklarowała pani premier Beata Szydło, a w rzeczywistości już od pierwszych dni rządów PiS-u tysiące nominatów politycznych PiS-u, działaczy, polityków, ich krewnych, znajomych ruszyło do rad nadzorczych i zarządów spółek, do różnych instytucji publicznych, żerując jak wrony na mieniu Skarbu Państwa. Ale proszę Państwa, to nie jest tak, że te osoby tam weszły i są do dnia dzisiejszego. Stworzono karuzelę. Kiedy te pierwsze osoby w tych radach nadzorczych, zarządach zarobiły te swoje pierwsze miliony bądź setki tysięcy, na ich miejsce wchodziły następne osoby. Dzisiaj po 6 latach tego precederu, tak trzeba powiedzieć, słyszymy o tym, że obóz rządowy zauważył nepotyzm, zauważył to żerowanie na mieniu Skarbu Państwa i przyjęli uchwałę, która ma to przerwać. Szanowni Państwo, to obłuda. Tu nic nie będzie przerwane. W tym żerowaniu była myśl i to była metoda. Już na początku swoich rządów PiS zmienił ustawę o służbie cywilnej w ten sposób, że około 1600 stanowisk wyłączono z konkursów. Świadomie wyłączono z konkursów po to właśnie, żeby umożliwić to żerowanie, żeby wprowadzić na stanowiska różne i w służbie cywilnej, w różnych instytucjach publicznych tych właśnie nominatów. Od pierwszych dni Jarosław Kaczyński i ten obóz rządowy realizowali tą metodę. Nie dajmy się zwieść żadnym uchwałom. Ta uchwała niczego nie przerywa. Ta uchwała jedynie przyznaje, że przez 6 lat mieliśmy do czynienia z takim precederem. Proszę Państwa, chcę opisać krótko Ministerstwo Obrony Narodowej i przemysł zbrojeniowy, ponieważ tam tego miejsca do tego żerowania było bardzo dużo. Przykładem tej patologii, o której dzisiaj mówimy, jest przecież Bartłomiej Misiewicz. On pierwszy stał się symbolem tego precederu. Człowiek bez żadnego przygotowania, nawet bez wyższego wykształcenia, odgrywał w Ministerstwie Obrony Narodowej rolę jakiegoś pierwszego wiceministra. Trafił do Rady Nadzorczej największego koncernu zbrojeniowego, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a później trafił tam do zarządu, miał zarabiać 50 tysięcy złotych. To dla opinii publicznej było już zbyt wiele. Wtedy PiS po raz pierwszy i prezes Kaczyński zauważyli problem, powołali specjalną komisję, która stwierdziła, że Bartłomiej Misiewicz nie ma żadnych kwalifikacji do pełnienia funkcji w administracji publicznej, w spółkach Skarbu Państwa, ani w żadnej innej sferze publicznej. Nie miał żadnych kwalifikacji, ale właśnie z PiS-u, z nadania Jarosława Kaczyńskiego i Macierewicza przez 2 lata właśnie pełnił najwyższe funkcje. I w ministerstwie, i w spółkach Skarbu Państwa, i w ogóle był jednym z najważniejszych działaczy i polityków PiS-u. W Polskiej Grupie Zbrojeniowej mamy teraz 7. prezesa, proszę Państwa. W tej Polskiej Grupie Zbrojeniowej jest ponad 30 spółek. W każdej z tych spółek utworzono podobną karuzelę. Odwołano specjalistów, zatrudniono osoby w większości, które absolutnie nie miały nic wcześniej wspólnego ze zbrojeniówką. Na przykład w spółce Nitrochem, która produkuje materiały wybuchowe, trotyl, zatrudniono specjalistę od budowy akwariów, akwarystę, który siłą rzeczy, który wcześniej nie miał nic wspólnego z przemysłem zbrojeniowym, z materiałami wybuchowymi. Jak ustaliły media, zarobki w Polskiej Grupie Zbrojeniowej w zarządzie są na poziomie 80 tysięcy miesięcznie. Mamy 7. prezesa i składy zarządów wymieniały się wielokrotnie. Proszę Państwa, warto jeszcze wspomnieć podsumowaniem jest to, że przez 6 lat nie ma żadnego nowego produktu w przemyśle zbrojeniowym, bo to są osoby, które nie są w stanie stworzyć niczego nowego. Natomiast wyprowadzono olbrzymie pieniądze. W notatce rządowej, która została zamieszczona na ujawnionych mailach ministra Dworczyka, dowiadujemy się, że zatrudnienie w Polskiej Grupie Zbrojeniowej wzrosło o kilkadziesiąt procent, chociaż nie było żadnego uzasadnienia biznesowego. No ale było uzasadnienie, żeby zatrudnić tą rzeszę, armię Misiewiczów. Podobnie jest w energetyce, proszę Państwa. Nie dziwcie się, że płacicie większe rachunki za energię elektryczną.
dlatego że płacicie na utrzymanie tej armii osób, które są tam tylko po to, żeby były, żeby zarabiały.